znaczenie naszej miłości, wiary, zgody i modlitwy w naszych rodzinach, w naszych sąsiedztwach, aby Boża chwała rosła, a my byśmy się stawali piękną wspólnotą dzieci Bożych. Teraz modlitwa błogosławieństwa. Mówmy się, błogosławiony jesteś Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał we wspólnocie dzielącej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy za te rodziny. Otaczaj je opieką, umacnij swoją łaską, aby cieszyły się pomyślnością i zgodą, a jako Kościół domowy głosiły w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy, aby teraz rodziny odchodziły. Prosimy, aby teraz rodziny odchodziły. Przekazuję Waszej rodzinie tryptyk leśniński, obraz Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Niepowziętej i wszystkich świętych. Przyjmijcie go z duchu radości, wiary i pobożności. Niech czas nawiedzenia Waszych domów przyniesie nam pokój i błogosławieństwo od Boga Trójjedynego.